Ukraina. Od 5 lat mają wojnę. Żeby przyjechać na zgrupowanie, muszą brać przepustkę z frontu albo wolne na budowie. Ćwierćfinał. Szwajcaria. Same góry. Tam nie ma żadnego poziomego boiska. Piłka zawsze się turla w jedną stronę po zboczu. Ćwierćfinał. Hiszpania. W każdej 3-godzinnej jednostce treningowej mają 2 godziny siesty. Ćwierćfinał. Włosi tak samo. Na dodatek zamiast spokojnie trenować, muszą kijkami odpychać łodzie pełne imigrantów. Ćwierćfinał. Anglia. To nawet nie jest kraj, tylko historyczny region, okej. To tak jakby to była reprezentacja Pomorza albo Podlasia. Ćwierćfinał. Czechy. Podobnie. Zaledwie pół Czechosłowacji. Na dodatek druga połowa jest bardziej uzdolniona, bo na luzie rozpykuje drużynę z najlepszym napastnikiem świata. Ćwierćfinał. Belgia. Piją piwo i wcinają czekoladki. Na dodatek średnio 2 razy na 100 lat są autostrady dla niemieckich czołgów podbijających Francję. Ćwierćfinał. Dania. LOL. Kraj, którego 97% powierzchni zajmuje pustynia lodowa. Grenlandia. Ćwierćfinał. Polska. Orlik w każdej gminie. 40 milionów ludności. Zielona wyspa. Zibi trzęsie w UEFA. Najbogatsza gospodarka Europy. Zazdrości nam dobrobytu. Ostatnie miejsce w grupie. LOL.